everything. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kozak i zapraszam was na kolejny odcinek z serii Gry Margone. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy sobie questy eventowe Sabbat Czarownic 2024. Jesteśmy na mapce eventowej, jestem tutaj przy chacie studentów, więc wbijamy tam do środka i gadamy z naszym żuczkiem tak zwanym, gadamy sobie z nim. Dialogi przeklikujemy, no bo to jest wiadomo. Dobra, bo się trzeba mu przedstawić, jak mamy na imię i tak dalej. O kuźwa, co to kuźwa, szafa, aha. Czyli gonitwa za wszystkim, nie? Ale mi tutaj strzałek nawywalało. Masakra jakaś, dobra, tutaj dupa. Nic. Okej. Okay. A to muszę w jakiejś kolejności? Chyba nie. Dobra, no szukamy. Nie wiem czego, ale czegoś na pewno. To jest quest czwarty. Już tutaj. Pochacie i wróć. Aha, czyli po prostu sobie podchodzimy do jakichś pierdółek. Nic nie ma. Tutaj co, też nic nie ma. Szafa. Nie ma nic. Jakieś troli mamy. Za miejsce. W waszym zlewie, aha. Po prostu mu takie pierdololamento chyba musimy... trochę nie ogarniam, ale okej. Okay. Czemu oni tu mają choinkę? Okej, okay, nie wnikam. Grudzień już dawno był. Co ja tu mam zrobić, no? Podchodzę, to chyba jakieś losowe będzie dziadostwo, tak mi się wydaje. No i co, ja se klikam w te rzeczy. No nic, nic tutaj szczególnego nie ma, nie? No właśnie. Jest tylko jeden dialog na chwilę i koniec, nie? Dobra, wracamy do niego. No ale to już... nie. Dobra, będzie tutaj trzeba chyba dłużej się pobawić z tym. No powiem wam, że nie mam bladego pojęcia, o co tu chodzi. O dobra, czekaj, pogadajmy tak. Aha, dobra, po prostu miałem z nim pogadać tak i tylko tyle. Ale gówno. No okej. Okay. Co to się stanęło się? Dobra, teleportowało mnie do Tchuzal. Dlaczego? Halo? Dobra. Czyli miałem się tutaj udać. Lecimy tutaj do tego żaczka, żuczka kolejnego. Żuczku, dawaj mi to. Gadamy z nim. Dobra. Co to jest? Bez porównania. Chuj tam. Usuń. Ja w ogóle tutaj mam tyle rzeczy i... a miałem sobie to błogo ubrać. Potem to zrobię. Do Torny chyba się mam udać, tak? Tak. Kim jesteś? Tak, tak, tak. Idziemy tutaj. Idziemy do naszego żuczka. Oto studentów. Znowu ciśniemy. No i tak jak mówiłem, napiszcie w komentarzach, jaką byście serię chcieli na moim kanale sobie teraz pooglądać. Bo ja bym sobie chętnie coś na live'ach z wami tutaj zagrał. Bo jeszcze mam pomysł, żeby sobie zagrać The Evil Within w jedynkę. W sumie odświeżyłbym sobie tą serię na moim kanale. No, pamiętam, żeśmy kiedyś przechodzili jedynkę i dwójkę bodajże na moim kanale. Ale chciałbym sobie ją chyba odświeżyć, bo... tęsknię za tymi mrocznymi klimatami tych gierek. Chyba, że sobie może w któryś dzień sobie zakupię Demon Souls, może w Demon Soulsa byśmy zagrali. Ale nie jestem jakoś przekonany do tej gry, bo jest trochę za krótka moim zdaniem.
Dobra. Dobra, pomożemy mu tutaj. Okej. Dobra, gadamy z choineczką. Okej, mamy choinkę. Musimy ją wyrzucić. Biedne drzewko. No i tak, ja sobie to błogo tutaj naszykuję. Gdzie jest moje błogo na expa? Tutaj mam 20. A tu mam 11. Dobra, będziemy z tego korzystać, bo nakupowałem sobie tego. A w ogóle z tego nie korzystam, więc szkoda tak trochę. Tutaj coś jeszcze w ogóle mamy. I co to jest? Wywołanie sklepu. No, to akurat tak średnio mnie interesuje. Dobra. Tajemniczy nabywca. Okej, ciśniemy do typa. Kurde, aż tak daleko mam iść? Poważnie. Chłopcze. Gdzie ja mam w ogóle z tym iść? Las tropicieli, co ty gadasz? Gdzie jest las tropicieli? Aha, tu jest, dobra. Dobra, no to ciśniemy już tam z buta, już, no nie będę tego wycinać, no. Tyle to już zejdziemy. Jeszcze zagadka się odpala. To, to, to i to. Nie lubię tych zagadek. Wkurwiające są. Aha, i tak w ogóle zapomniałem odcinka zrobić takiego specjalnego, bo nasz tutaj klanowicz, tak zwany Nabin, wbił 500 poziom, więc mu gratuluję bardzo. Jest drugą osobą, która wbiła na publicznym 500 poziom w całej grze Margonem. Nie mówię tutaj o światach prywatnych, ale o światach publicznych, bo na prywatnych to chyba bardzo dużo osób ma już 500. Ale tutaj na Kataha są dopiero tylko dwa pierwsze 500 poziomy na jakimkolwiek innym świecie. Więc w świecie publicznym oczywiście. No więc tutaj duży szacunek za wytrwałość, tyle lat dziennych questów. Ja powiem wam, że wbiłem 304 i już mam po prostu dość. Dość po prostu robienia tych głupich questów. Dobra, 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 dobra. Teraz musimy, tak, wrócić do tego ziomeczka naszego. Ja tutaj gdzieś miałem teleportation właśnie. Dawać mi teleportation. Wypchany szczur, serio? Dał mi takie gówno? Dobra. Ubieramy sobie ten błoga. Jeszcze sobie może dzienny zrobię, ale nie chce mi się za bardzo. Dobra, na kłaściorki wszystko jest. Choinka sprzedana. No sprzedana jak sprzedana, no dał mi jakieś gówno. Z kim tu pogadać najpierw? Dobra. Szybko klikamy, bo szkoda błogosławieństwa. A trzeba wyciągać z questów jak najwięcej doświadczenia. Nie ten dialog, co jest. Z punktami doświadczenia. Pięknie tutaj wchodzi. No i oczywiście gówniane te. Dostaję te miksturki. Te, i tak tego nie korzystam z tego, ale kistem. Więc to byłoby na tyle. Gra z wami Kozak. Do następnego. Cześć, cześć.